Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Marek, witam was w kolejnej i to już ostatniej części First Looka z The Sims 4, przygoda w dżungli. Jak widzicie, mamy naszą uśmiechniętą Sydney, zawsze mam problem z imieniem, Sydney Fox, tak. Teraz właśnie ona sobie będzie zajadała jakieś... Ale tak całe? Ty jesteś dziwna. Czekajcie, ona musi się wyspać, więc może umieścimy w świecie tu coś. I pójdziemy spać. Co my tu mamy? Odprąć się z... Czy tutaj przegląd leśny? Lul. Dobra, ona się wyśpi. Jezus Maria, co to jest? Kostencja Piszczel. Strażnik świątyni. Mamy strażniczkę. Gdzie ona poszła? Pani Kościnno, czy jakiej tam? Poszła sobie chyba. Dobra, ona się wyśpi, ja to zaraz wracam. Dobra, widzicie, wstała nieswoja. Sikuś jej chce. Nie wiem, gdzie ona może się załatwić. Schowaj do wyposażenia. O, kwiatki, krzaczki, kwiatki są tutaj, więc na wieś. Na wieś. I weź zjedz sobie jednego tego tosta z serem w postaci kulki. Dobra, sikaj, Boże. Nie krępuj się, kobieto. Jesteś w dżungli, musisz jakoś żyć. Co nie? Pobudzona. Lol. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do tej świątyni całej. Co my tu mamy, moi drodzy? Co to jest? Schowaj do wyposażenia. Co my tu mamy w ogóle? Jakieś książki, jakieś... Miłości, kanapki. Archeologia, o, bierz to. Ale nie, to nie czytaj, chcę to wziąć do wyposażenia. Czemu nie mogę? Sydney nie posiada tego obiektu. Co? Tu jakieś mumia, coś tam, jakiś posąg dziwny. Dobra, to dogadajmy do posągu. Aktywuj. Nie, zbadaj. Najpierw musisz zbadać, moja droga. Zdobywa charyzmę. Spoko. No dalej, Sydney. Sydney odkryła, że ten mechanizm otwiera bramę. Aktywowanie właściwego obiektu powinno umożliwić bezpieczne przejście do następnego pomieszczenia. Okej, aktywuj. Opowiedz żart o szkieletach. Zostaw to. O, głupia ty. Cza, cza, cza. No i co? O, udało się. Teraz schodzimy na dół. Wow. Wow. O, mamy ten przekop. Ale supi. Sydney otrzymała błogosławieństwo słońca. Dzięki temu zastrzykowi. Dzięki temu zastrzykowi pozytywnej energii jest dziś. Z pewnością będzie udany dzień. Wow. Coś wisi w powietrzu i niestety są to iskrzyki. Widzę, są coś tam. Co się stało? Atak przerażających owadów. Mocne przerażenie. O Jezu, przepraszam. A co to za tutaj święci się? Aha, bo to jest to błogosławieństwo słońca. O, nowy poziom. Już drugi. Wow. Szalejesz, maleńka. Może będzie z tego seria jakaś, coś? Kto wie? Nie, no wolę dwójkę. Co tam wykopiesz, moja droga? O, fotkę robisz? Jaka morda. Znaczy mina, przepraszam. Podczas przekopywania terenu archeologicznych wykopalisk Sydney znalazła jeden niezidentyfikowany nóż. Dobra, nie kup. Przekop tutaj. Ale błogosławieństwo słońca dostałaś. Błogosławieństwo słońca. Od teraz słońce świeci tylko dla mnie. To będzie niesamowity, wspaniały dzień. Co ja czytam? Ej, a może zadzwonisz do kogoś? I może coś zjesz? Łaskawie? Boże, mamy tylko 4 te. Żarcia. Nie weźmiemy, zadzwonimy może do tego gościa, albo nie, do tej pani, zadzwonimy. Milla. Jest taki sklep Milla. Co się stało?
Czemu tak się zaparowałaś dziwnie? What the fuck? Rozmawiaj. Niech ci trochę towarzystwo wzrośnie, bo widzę, że tragedia. Dziwne oddźwięki wydajesz. Dobra, weźmy może do tego posągu, zbadaj. Supidupi jest skupiona, bardzo skupiona, super fajnie, że jest skupiona. Znaczy bardzo skupiona nie jest, nie? Cindy odkryła, że aktywowanie bla, nie prowadzi, nie wyklucza to jednak skuteczności pozostałych. A, czyli jednak nie to. Oj, zbadaj to. Aktywuj. Nie wiadomo, co tutaj teraz będzie. A niech to, żaden z tych obiektów nie otwiera bramy. Trzeba sprawdzić inne mechanizmy. Boże! To zbadaj ten głupi obiekt. Zbadaj tego gościa. Spróbuj przejść. Nie chcę spróbować przechodzić, bo znowu mi się podjara. Wiecie co? Chyba też będzie trzecia część tego całego first looka. Odkryła, że aktywowanie... Co? Aktywuj. Ale czemu? Co ja mam tutaj aktywować, żeby przejść? Ej. Obraz jakiś. Badaj pod kątem... A nie, nie chcę tego. Nie chcę tego. Tu przekopaj to. Zobaczymy, co tutaj ten. O. Trzeci poziom? Ale ty się szybko uczysz. Laska. Ile to słońce będzie znaczyło, bo na 2 dni? Boże. Słońce będzie ją promieniowało jeszcze nam, kurde. Etap osiągnięty. Co my dalej mamy? Osiągnij 4 poziom wiedzy archeologicznej. Zlokalizuj kopczyk. Ta interakcja jest dostępna po osiągnięciu 4. Aha. Potwierdź autentyczność 3 artefaktów, tak. Artefaktów. Czy ja mogę tutaj coś zrobić? Obwiniaj o niebezpieczeństwo świątyni? Ej, chcę to zobaczyć. Uuu. Pan się wkurzył. Co się stało? Tak jest, Cindy nieco poprawiła swoją charyzmę i o małe włosy. Spróbuj przejść. Ups! Do wody! Do wody! Gdzie tu jest woda? Tu była gdzieś woda. Woda! Ej, to zarosło. Nie, to nie... Co? Tu jest woda. Ugaś się! Płonę, o nie, ta simka... Boże. O Boże, nie! Czekajcie, muszę wpisać testing cheats enable. Testing enable true. Chyba tak było. Nie. Chyba tak było. Teleportuj się tutaj. Halo! Czekajcie, muszę... Kurde, nie. Spłonie nam. O, Jezus. Muszę wrócić tutaj jeszcze raz. Bo nam spłonie. I za chwilę wrócimy do tej świątyni. Jezu, znowu płonie. Ja pierdzielę. Mogę mnie próbować przechodzić. Śmiercisz. Idź się wykąp. Ugaś się. Ugaś się, laska. Pomyśl nad prysznicem? Nie, weź gorący prysznic. Dobrze, wykąp się. I wrócimy do tej świątyni, która nawet kurde nie wiem gdzie była. Tu przechodziliśmy. Tu jest ta świątynia. To musimy przejść przez to. Podróż do świątyni, tak. Szybko, 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 ruszaj dupę. Sznela, sznela. Uhu. Dobra, jesteśmy. Dobrze.
Jesteśmy na miejscu. I wchodzimy do środka. Znowu do środka. O Jezu, a co to za kościejki tutaj stoją? Aktywuj. Nie. Jeju, 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 jeju. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tutaj. Co to jest tutaj? Czy mogę tu jakoś przejść? Halo? Podejdź tu. Nie, nie możesz. A u góry coś jest? Nie, dupa, pusto. Dobra. No to tak. Nie wiem jak tu przejść. Jestem w czarnej dupie. Tutaj coś jest jeszcze, ale czekajcie. Spróbujmy może jeszcze... Nie, nie mogę tego. Tego też nie mogę. Kontynuuj badanie, już zbadane. To co ja mam zrobić? Powiedz żart o szkieletach. Może to coś zadziała. Aktywuj, złóż ofiarę. Nie. Żart o szkieletach opowiedzmy temu panu. Może się przekona. O nie. Czerwone. Błąd aktywacji. Zabezpieczenie świątyni i sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli. Być może spróbowanie jagód z tego drzewa jakoś by... Co? Jakiego drzewa? Urlopowe smutki. Rozgniewana. Aktywuj. Obraź. Nie, nie obrażaj. Kurde, jak tu przejść? Halu. Halu. Czy mogę to wziąć? Nie, nie mogę tego wziąć. Kurde. Aktywuj. Nie mam zielonego pojęcia, jak tu przejść. Może tu muszę jeszcze pokopać. Przekopmy to jeszcze. O może. O Boże raczej. Czemu tak ci nagle spadły potrzeby? Chryste panie. Nie, wiecie co? Musimy iść na ten targ. Musimy iść na ten targ. Ale będzie cięć. Uhuhuhu. Bez przerwy tylko ekrany, ekrany i ekrany ładowania. Dobrze. To najradośniejsza godzina dla skąpych, co? Aha, fajnie, super, że tanie drinki dla wszystkich, ale jest 18. Ja bym prosił... Obejrzyj wyposażenie, wyczyść stoisko. Ja bym prosił o moje maczety. Albo dobra, idź się wysikaj. Pozwalam ci. Wiesz co? Nie. Wróćmy do domu. Go home. Go home. Idziemy do domu. Wracamy. Do domu. Musimy się ogarnąć, bo widzę, że spadło ci wszystko. Oki, dobra, dobra, dobra. Idź się wykąp. Weź prysznic raczej. Halo, czas, bądź się. No. Gotuj. Co byś mogła gotować? Pandę, coś tam. Pandę muerto. Cokolwiek to jest. Rozgniewana jesteś. Niedobrze. Smutna, samotna. Oj, dobra, Boże, zaraz zadzwonimy do twojej Nie trzaskaj tak lodówką. Wyłącz to, Gunwo. Nie, 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 nie. Nie, nie, ja usuwam. Znaczy, ja nie mogę tego usunąć, niestety. Chciałem usunąć radio, ale... Sami widzicie. Dobra, zjedz. No jedz to. Obejrzyj. Nie oglądaj. Boże. Jak ja nie lubię, jak Simowie robią wszystkie rzeczy naraz, kiedy żrą. To jest po prostu jakaś masakra. Dobra.
Jest która? 22. Może odbierze od nas telefon nasza Mila? Ogarnij trochę twoje potrzeby. Co takiego? Ja śpię, zadzwoń do mnie później. Spoko loko, rozmawiałeś. Może Max Motives zadziała? Max Motives? Nie? Nie działa. Nie umiem Sims 4. Dobra, idziemy siku, idziemy spać. Właśnie, będziemy się tam przejmować, nie? W sumie to 23. Ej, ale... Chcę zobaczyć, jak wygląda nocą dżungla. Ej, fajnie wygląda nocą dżungla. Wow, ale nas poniosło. Dobra, wracamy. Wracamy do domu. Wracamy do domu, wysypiamy się i dzwonimy do naszej Mili. Chociaż nie pójdziemy, może na miasto. W sensie do tego targu, może coś nowego będzie. Chociaż w to wątpię. Dobra, wstawaj, bo jesteś głodna. Gotuj! Tosta z serem se zjedz. Chociaż nie masz tego. Albo wiesz co? Nie. Ty masz jeszcze jednego tosta? Masz. To zjedz tego tosta z serem, nie musisz gotować. I pójdziemy do tego targu, zjedz to. Idziemy na targ. Go to targ. Czy tam tawerna, czy inne... Gunbo. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Panie, czy tam panie i czy tam panie, czy inne panie, macie jakieś coś? Nie, bo jeszcze ich nie ma w pracy. To dobra, to czekajcie, musimy sobie znaleźć kogoś do porozmawiania. O tej godzinie do porozmawiania. Ha, ha, bardzo śmieszne. Ćwicz. O, ktoś przyszedł. Pedro jakiś. Entuzjazmuj się wampirami. Pochwal wampirzysty życia. Opisz co? A, nowy pomysł, okej. Okay. Dzieje się przy pomysłami. Rozmawiaj o marzeniach. Wow. Co on tańczy? What the fuck? Zaproponuj szalony plan. Czy tam są jacyś ludzie, którzy sprzedają te shity? Pani ma coś nowego. A, to pan, sorry. O! Dawaj. 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 Płynny napęd. Cokolwiek to jest, dawaj. Pewnie jakiś alkohol. Dawaj. Dobrze, mamy to. Co my tu mamy jeszcze? To jest to samo, co przedtem. Dobra, co my tu ma... Co to jest? Podstawa pod relikt strażaka? Strażnika strażaka. Niezidentyfikowany nóż. Potwierdź autentyczność reliktu. Zajmijmy się tym. Gdzie ty z tym biegniesz? Aha, tutaj. Potwierdź autentyczność reliktu, bo ty masz tutaj w tych swoich, tych trzech obiektów, czy tam reliktów, czy tegokolwiek. No to też zrobimy. To trochę potrwa. No, dalej, dalej, szybko. Koleś, idź stąd. Ja tu... Po uważnej analizie Sydney ustaliła, że artefakt jest oryginalny. Dalsze badania pozwalają jej kontynuować szlifowanie wiedzy archeologicznej. Zostaw ją, koleś. Autentyczność...
Schowaj do wyposażenia. Autentyczność. Ile to jest warte? Kurr. 238. Wow. Wow, 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 wow. Jeszcze dwa. I poziom musimy zdobyć ten. Jesteś głodna. Wiesz co? Pójdziesz sobie coś kupić do jedzenia. Aha. Masz maczetę. Dawaj. O Jezu, nie to. Nie to. Kur. Kup. I masz jedzenie, masz. Może koleś. Spadłeś nam z nieba. Spadłeś nam z nieba. Dobra, później jak to sobie zrobisz, to weźmiesz do wyposażenia. Dobra. Sobie zjesz. Podejdź tutaj w ogóle. Dziękujemy za zakup, bla bla bla, fajnie, mamy dwie maczety. Jezu, nie to. Dobra, zjedz sobie może jedno takie coś. Przepraszam za psy w tle, ale to psy sąsiadów, więc musicie mi wybaczyć. Potwierdź autentyczność. Kontynuuj twoje autentycznościowanie, które zaraz skończysz. Taką mam nadzieję. A co możemy zrobić z tym? A, myślałem, że to jest fontanna. Myślałem, że możemy z niej pić wodę czy coś. Nieważne. No i co? Wow. Schowaj do wyposażenia. I oglądaj jakąś telewizję, bo widzę, że ci spada strasznie. Albo nie, tańcz. Słuchaj, a to jest latynoski rap. Dobra, myślałem, że tańcz coś tam. Potańcz. Pobansuj. Zobyte umiejętności taneczne. Ale tutaj gdzieś był jeszcze telewizor. Halo, gdzie jest ten telewizor? Pani coś sprzedaje pożytecznego? Ormiański lotos z kamienia. Nie. Ja chciałbym tą gaśnicę kupić. Gdzie mogę kupić tą gaśnicę? Dobra. W dupie z tym. Że tak się brzydko wyrażę. Rozmawiaj ze swoją koleżanką Milą. A pani kim jest? Mariangel Nawa coś tam. Co ty tak tańczysz? Dobra, Boże, jak te potrzeby spadają. Masakra jakaś, skorzystaj. Idziemy dalej, może coś jeszcze odkryjemy. Gdzie to była ta świątynia? Ja pierdzielę. Gdzie są te głupie, dziwne? Muszę się wrócić do domu chyba. Ale ja już tutaj odkryłem, halo. Znaczy, tą świątynię mam. Tu jeszcze nie byłem. I na pewno tego nie zrobię w dzisiejszym odcinku. I na pewno w tym first looku na pewno tego nie zrobię. Chociaż może pomyślę nad taką serią skarbów czy coś takiego. Pomyślę nad tym. Jeżeli napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście jeszcze serię, jakąś serię z The Sims 4. Żeby mieć i serię The Sims 2 i The Sims 4. Dobra, idziemy tam, gdzie byliśmy. Czyli w prawo, w lewo. Tu. Przejdź. Dobra, jesteśmy tu. Teraz tu. Dobra, darujmy sobie tą świątynię. Chodźmy tutaj. O, szczęśliwa. O, flirciaska. Czemu ty flirciaska jesteś? Nastrojowy szum. O, jak słodko. Dobra. Jak to zrobisz, to sobie zjesz. Chociaż wiesz co? Co to daje? Wow. Coś się stanie. Coś wybuchnie. O Jezu, przestań się ruszać, wystraszaj. Przestań się ruszać. Oh,
Jaguar odstraszony. What the fuck? Trzeba czytać. No. Dobra, co my tu mamy dalej? Jakieś roślinki, coś? Co to? Otwórz skrzynię skarbów? What the fuck? Sydney znalazła w skrzyni skarbów niesamowite obiekty. Jakie? Relikt za to totla, okej. Okay. Niezweryfikowana raczej. Aha, no spoko. To nudy. Czy ja mogę tutaj wejść do tej wody? Jakieś krokodyle tu pływają, widzę. Czekaj to. Co ty robisz? Rób pompki. No spoko, rób sobie pompki jak chcesz. Jakieś roślinki, coś? Nie. Nie chcecie roślinek, nie? Dobra, jesteśmy tu. Kupę możemy tutaj zrobić, żeby tak delikatnie się wyrażę. Chyba, że coś ominąłem, no ale dobra. Życie. To first look, więc mam prawo. O. Aha, spokojnie można przejść. A tu mogę? O, mogę. Boże, zaraz będzie 30 minut nagrania. Zaraz będziemy musieli kończyć. O nie! Uciekaj! Dobra, pszczoły cię pogryzły i tam. Nic się nie stało. O, widzicie? Właśnie zgubiła... No, maczetę. Cichutko się wycofaj. Znowu to samo. Podróż do rzymiańskich łaźni królewskich? Wow! Coś czuję, że ten odcinek będzie jeszcze dłuższy od poprzedniego. Ale fajnie. O lol. Tu mamy jakieś przejście jeszcze. Co to? Drzewo wrażeń. Zbierz plon. Zdziczałe. What the fuck? Co my tu mamy jeszcze? Super, fajnie, cieszę się. Nic nie ma. No to idziemy dalej. Pokaż swoje wyposażonko. Uja, pierdziule, co to? Wigronówki, tak. Radościówki. Rezonówki. Rozrywkówki. Intelektówki. Wenówki. Flirtówki. Lol. Beka trochę. Oj, znowu coś będzie pewnie. Kapibary! Naciesz się miłym widokiem. Sydney siedzi przed jakiś czas obserwując relaksujących się w wodzie roślinożerców. Ruszając dalej, ze smutkiem zastanawia się, czy byłoby jednak w stanie jakoś pomóc temu biednemu, zranionemu stworzeniu. Wow, czemu tak się świeciło? Gdzie ja jestem? Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Co to? Awokado. O lol. Awokado. Taka była piosenka z awokadem, ale nie pamiętam jak ona szła. Chyba szła tak jak tutaj zaraz będziecie widzieć. Są jakieś tutaj przejścia? Nie ma przejściów. Nie ma... Nic nie ma. Dupa. As i w ogóle. Już jestem chyba na samym szczycie tego. Bo tam do góry nie mogę iść. Cokolwiek tam jest, pokażcie.
Jakieś dziwne coś jest. Jakieś dziwne coś tam jest. Dobra, słuchajcie, może w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i przegląd tego first looka wam się podobał. Raczej tego obiektu. Znaczy, wiesz co? Ta, dobra, rób sobie pompki jak chcesz. Wyłączamy wszystko. Mamy tutaj Sydney robiącą pompki. Mam nadzieję, że przegląd tego dodatku wam się podobał w moim wykonaniu. Powiem tak, dodatek jest no fajny, nie narzekam. Tylko, że trzeba ogarniać i umieć grać w Sims 4, a ja nie umiem, bo przyzwyczajony jestem do dwójki strasznie. I w ogóle i dziwnie mi się gra. Z awokado. Intelektówki. Zjemy sobie flirtówkę. Zjedz. Będziemy flirciarscy. Dobra, tam komary cię gryzą, dobra. Przypominam wam, że możecie sobie pobrać naszą bohaterkę First Looka Sydney Fox w galerii, nieważne, wiecie o co chodzi. Słońce nadal nad nią świeci, jeszcze przez jeden dzień pewnie, pokażcie. Nie, przez 12 godzin. Już kończymy tego, chciałem powiedzieć live'a, jestem przyzwyczajony live do tego First Looka. Dodatek taki sobie może być, nie oceniam, może nie wiem, 5 na 10 daję po punkta, mocna truja. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia w jakimś tam live'ie, w jakimś tam odcinku, z czegoś tam, nie wiem, zobaczymy. I no, trzymajcie się na razie, cześć!